Jeśli chodzi o kamienice, to one się nigdy nie skończą w Łodzi, nie? Kurwa, czego się nazywały? Ale ci pokażę moją ranę wojenną. Siema widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. O kurwa. Dziś znowu jesteśmy na Bałutach i będziemy zwiedzać kolejną kamienicę. Po raz kolejny moja drabina na nic nie zdała, bo tuż jakąś pozostawili rozmaici żule. Sprawda jest nie najlepszego stanu, ale wystarczy, żeby wejść. Dach nie jest wesoły. Właśnie on jest dość solidny, się wydaje. Czy wiesz, chodzi o to, że słabo się wchodzi. No idź kurwa, idź, no nie kombinuj. Żuler się kurwa zainteresował. Popatrzcie, są fajne takie. Można sobie po tym wejść jak po takich schodkach. Czekaj, czekaj. I kratki. Ukraińskie piwo. I dzisiaj zaczynamy od pierwszego piętra, tak? Latarka potrzebna czy coś? Jeszcze nie wiem. Co jest? Kurwa, nie bawię się na klatkę. Teraz żeśmy sobie pozwiedali. Co my tu mamy? Nie ma klatki schodowej? A tu jakaś restauracja była czy coś, że mamy takie okienko jak do podawania jedzenia. A zamknięte te drzwi? Tak. Tam by się przeszło, tylko kurwa. Coś trzeba podstawić. To pytanie, czy będzie to postawić? Krzesło. Tu mam. Krzesło może nie wystarczyć, ale zaraz zobaczymy, czekaj. No rozejrzyj się, ja tutaj pokażę widzom, co my tu mamy. Mam tutaj takie szafki. Kurwa, nie ma nic. No. Chyba kuchnia zapewne. Podstaw krzesło, zobaczymy jak... A to, zobacz. Co? Taką szafkę. No zobacz, najpierw krzesło i szafkę, zobacz. To myślę, że sama szafka. No tak. Weźmy ją we dwóch jakoś, nie? Rzucajmy zbędne rzeczy. Dobra, puść. Weszadę? O, tak. Zobacz. A co tam jest? Jakaś pewnie była. Schowek, ale nie, tam były liczniki chyba, czy tam właśnie, no, kable widać. O, jakieś karty mamy. Tam o tyle przejebane. I na tej ramie można stanąć, czy nie? Czyli może mi zweryfikować tego, co mi się stało. I ja nie mogę, kurwa, ciężarować na prawo kolano, więc dlatego czasem tak może wyglądać, że się kurwa, bierze buzdram. Ale prawda jest taka, że to jest kurwa... Jest... No ta. A to rozumiem, wiesz, bez pośpiechu, nie? Jest co? A tam zejście jest, czy nie? Zaraz ci powiem. Czy zejście jakieś jest? Niestety, tylko musimy jakoś podać statyw i aparat. O, ja pierdolę. A gdzie masz aparat? Zaraz ci powiem. Aparat jest w tej szafetce. O. Zaraz ci powiem, jak tam z drugiej strony, kurwa. Na razie to generalnie idę w ciemno, wiesz? Żeby się nie okazało, widzę jaka jest odległość, czy widziałem z tamtej strony. Żeby się nie okazało, że tam takie dziurzko, co nie? O kurwa! Gdzie drabinka, plus. Drabinka? Czyli tędy też przechodzisz. No. Możesz wbijać, miał. Robi się szefanciu! Kurwa! Tego nie widzieliście. Drobny fast start. Jak tam? Spoko. Nie wiem, czy słyszałem gołębie, czy coś innego. Obróć się tyłem na tym jakoś, na tym półdaszku. No. To się odwróć tyłem, nie? Już się położ na brzuchu, nie? Jeszcze wydamy jeszcze łup. Jeszcze kawałek. No dobra, jestem. Już są odnośniki, żeby to podobało. I co, od razu na górę, nie? Mhm.
taki. O kurwa. Są drewniane schody, to one są trochę mniej stabilne. Ale tu jebie żulem. Co jest? Jebie żulem. Są żule? Nie, jebie żulem. Zapiszmy tam jest. O, te skowalił, kurwa. O. 9,5. Już takiego nie ma, nie? Nie, już w ogóle tesko nie ma. W Polsce. O, takie sankity ja mam podobne. One są bardzo stare, jeszcze po mamie. A dach, jak z dachem? Wyjście prawdopodobnie jest. Ja widziałem tam włazik, ale nie ma nic podstawionego. O, myślę, że to powinno wystarczyć. Chyba to powinno wystarczyć, tak podstawiłem. Potrzymam ci. Nie, to ty może zostać. Bo... No, na chód. Potrzebny jak kurio majtki. Jest? Jest. No i fajnie. Mogę sobie zdjęcie zrobić? Co? Mogę sobie zdjęcie zrobić? Jak dasz radę zrobić dobre naświetlenie, to spoko. A ja nie wiem, jak to się włącza nawet. Ja zobacz, to jest taki myk. Zobacz. Ja robię na manualu. No. Powiedzmy teraz, kurio, zrobi takie zdjęcie, nie? No. Ja sobie kręcam światło i masz tak, nie? Czyli to mam sobie kręcić, tak? Tak, żebyś, no. Masz podgląd na żywo. Kurwa, chyba się. O kurde, dobra, rozmazane się zrobiło, sorry. No jest wymagające wejście, nie powiem, że nie. O nie, chyba... Spadłeś? Nie. Powinny się nadać. Już nie, kurde, to jest niedużo wyższe. Hej, wiesz co? Hej? Jesteś tam? Hej, jesteś tam? Ale to się kurde trzęsie. Ej, wiesz co? No? Spróbuj porobić zdjęcia moim telefonem, zanim ja tutaj nie znajdę sposobu, jak tu wejść. Dobra. Widzicie, ciężkie jest życie urbexowego grubasa. Musisz palić kod PIN. Ej! Co? Kurde, ale też jest niskie. To musi być coś takiego wysokiego, kurde. O! To powinno być idealne. No kurde, na wysokość też nie jest dużo wyższe. To co, lecimy w dół, czy jak? Czy będziesz próbował? Wiesz co, ja muszę jeszcze nagrać, nie? No to wbijaj, no. Kurde, przydało się jeszcze coś takiego wystającego. Nie wiesz, teraz jesteś po... Co? Jesteś praktycznie kurwa na dachu już, tylko kwestia rąk. Jeśli chodzi o kamienice, to one się nigdy nie skończą w Łodzi, nie? No nie. Raczej nie ma na to szans. Kiedyś myślałem, że największy tu jest fabryk opuszczonych, ale jednak kamienic jest więcej. No kamienic to jest, kurwa, nie wiem, czy to się jeszcze zliczył w ogóle, jest kamienic w Łodzi. A w sumie cały czas ich ubywa, jeśli chodzi o takie aktywne, nie? Cały czas dochodzi do opuszczonych, nie? Szczególnie na Bałutach, nie?
Takie kurwa. Jaka jest największa, taka najwyższa kamienica, jaką żeś zwiedzał, taka? Kamienica? No. No jakieś 5-6 piętrowe chyba. A w Łodzi są takie? No tak teraz tak szyję, bo już tak na szybko się nie powiem, ale na pewno były jakieś takie, wiesz, paropiętrowe, a policja na dole. Myślisz, się mogą przejąć, czy nie? Czy nawet nie dojrzą nas tutaj. O, i widać tą kamienicę, żeśmy ją zwiedzali, to jest tam, nie? No. Tak, jest. Teraz chodziliśmy po tego dachu, no. No, ale ta jest chyba niższa, nie? Ta jest niższa. O kurwa. Co jest? Przejście musiałem utorować. O, wiatrak. Ale to jest kurwa hardcore, nie? O, kurde. Marynarki. Weź te kurwa, mieszkaj w jednym mieszkaniu. Ogrzewanym kozą. No. O, ciupaga nawet jest. Jest? Ciupaga. Ja też mam ciupagę. To jest na ziemi. A jakaś taka posklejana. Dobra, muszę kurwa się streszczać. Sobie działaj, a ja opierdolę szybko ten, bo mi bateria pada. Dobra. No tak, bo jedna ma pracę. Ja sobie wracam, będę się spał, nie? To jest poświęcenie, kurde, przed pracą. Nie bój się. Jeszcze na urbex. Kurde, tu mieliśmy drabinę. Szkoda, żeśmy jej nie wzięli tam na górę, nie? Byśmy mieli łatwe wejście na dach. No. Przyjdziemy, zerknięcie. O, to była umywalka. Jest wanna i ten boiler wrzucony. Nawet prysznic się jeszcze zachował. Pamiętajcie widzowie, jak macie możliwość, to poszukajcie jakiś drabin, coś takiego. To wam może pomóc wyjść na przykład na dach. Ustawo. Jak tam? Coś ciekawego? Ustawo. Dobra. Faktycznie postawą. O, ale jest kalendarz. Kibel. Już mamy nasze wejście. O, a tu już są kamienne schody. Ostro tu jedzie. A jest coś? Parę mebli, ale ciemno strasznie. Ja chyba jeszcze wyjmę drugą latarkę. Mam tu latarkę. O kurwa. Co jest? Takie zejście hardkorowe. Nie nawet, bym powiedział. Tu można by jakiś film horror kręcić. Chyba sobie uszkodziłem ten łokieć. Ale jak wyjdziemy, to ci pokażę, kurwa, mój łokieć. Czy teraz ci pokażę, mogę? Wejść na dach. No. Razem włosami chyba poszło. To się mówi. Rady wojenne mogą muszą być. No no. Co jeszcze pod ziemią? Jeszcze muszę sobie sprawdzić. Daleko nie przejdziesz, bo z tym mobiłą. Kiła nie mobiła. Ale zajrzę sobie. O kurde, te schody.
bardzo niepewne. No faktycznie. Taki młot. Tak. Siema. O, jesteś? Możesz mieć aparat? Jasne. Kurwa, cegły się nie zjebały. Ten ptak chyba nie może latać. Albo i może. I młody w ogóle. Ty czujesz? Słucham. Jak pociągałem się, to cegły mnie dojebało o ten na plecy. To się spieprzyło się? No. A to może weź to oberwij tak, żeby... To trzymaj mój aparat. Tam... A dobra, aparat jest daleko, no to... O kurwa. Nie wiem, gdzie... O kurwa. Żyjesz? Żyję. Ale ci trochę utrudniłem sytuację. Za chwilę. Nie wchodź jeszcze. Okej. Okay. Teraz idzie. Dobra, teraz już sobie poradzę. Się odsuwam. Dobra, najpierw ci podam wszystko tutaj. Pamiętajcie, na urbexie jeszcze ważna zasada. To, że coś po prostu jest, to jeszcze nie znaczy, że można temu ufać, nie? Dobra. Ale się byłaś moją ranę wojenną. Malaka. Siemuj, nie tak jest. Dobra. No to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że z nami byliście. I do następnego.